O, fajnie. Akihiko wrócił ze szpitala z wielkim uśmiechem na jego twarzy. You're back. Senpai, I hear you're fully healed. Congrats, man. I need to catch up on my training. I've slacked off for a whole month. Shouldn't you take it easy, though? You don't want to re-injure your arm. No daj spokój, nic z nim nie będzie. I've already wasted precious time. Besides, we found another persona user. Znowu? We did? Sweet. Is it a girl? Wydaje mi się, że tak. Actually, it is. She's a junior who goes to our school. Wiem kto to. Yamagishi. No. Do you guys know her? Yamagishi? Oh, that girl in 2E. She gets sick a lot from what I heard. I don't see her at school very often. She was at the same hospital as me. That's how we found out about her. But maybe she's not cut out for battle. No właśnie, to będzie nasz nowy członek drużyny. I had an evoker made for her too. Ale będzie pewne coś, co będzie u niej wyjątkowe. What? We're giving up on her already? I was gonna offer her some private lessons. Ha, taki niełk jak ty. Why are you looking at me like that? Come on, I'm a guy. What'd you expect? Pewnie, ponieważ wszyscy faceci myślą ich siusiakami. Ach, nie czuję się zbyt dobrze. Nie, zaraz. Pójdę do magicznego kibelka. Go in. No i? Czujesz się normalnie? Nawet kibelek nie użyczył mi swojej magii. Pierdziele, to idę spać. Jestem wkurwiony. Tak. Niedziela. Nie ma dzisiaj szkoły. Ten, może dzisiaj kupimy coś. Zobaczymy, co jest takiego w TV. Ta. Mango. Co takiego masz? O! Accent Protection. Coś jeszcze. Umugi Water. O, akurat. Pewnie. Mam nadzieję, że będzie to coś dobrego. Dobra, jest. Przynajmniej mam to. Dobra. I co, i dostałem to? Gdzie jest ta woda? Nie, zaraz. Equip. Nie mam tego. Pewnie przyjdzie za kilka dni, no bo to w końcu magicznie się nie pojawi tutaj. U mnie nie. O, Akihiko już jest. Okej, zobaczmy. Trzeba mu lepszy kupić buty i ten life ring, ale to jak będziemy mieć pieniądze. Dobra, idę dalej spać. Z moim rozczarowaniem. Dobra, dziś pójdziemy do Tartarusa, ponieważ czuję się zajebiście. Cześć, jesteś punktualny jak zawsze, Maciek-kun. Junpei wyglądał jakby jego świat miał zaraz się zawalić. Serio? Co się stało? No cóż, dzisiaj będą wywieszone punkty z egzaminu, więc... Powiedział, że będzie błagał o wyższy wynik. Jakby to miało zadziałać. O, tak przy okazji, pamiętasz jak Akihiko powiedział o tej dziewczynie, Fuce? Fluka. Słyszałem, że jest dość słaba, ale to tylko plotka. Mam nadzieję, zastanawiam się, jaka ona naprawdę jest. Tak czy siak, kolejny użytkownik persony nie może być złą rzeczą. No dobra. Ach, nie obchodzi mnie to. A, dobra, rezultaty. Trzymam kciuki. Top 10. Wow, udało się! Jest! Dostanę prezent od Mitsuru. Jej! Tak! Zajebiście! O to właśnie chodziło, mimo tego, że te wszystkie pytania zawaliłem. Tak. Tak. Nieważne. Nie jest ważne. Tam gada, że źle na pytania odpowiadałyście. Ta, stay awake. Tak. Jak zwykle, kurde, nauczyciele tacy są.
Moje akademiksy wzrosły, więc jest to coś dobrego. Idźmy do Mitsuru. A nie, najpierw pochwalmy się naszym wynikiem. Cześć. Wiedziesz, byłeś na samej górze listy. Jestem pewna, że senpai będzie z ciebie dumna. A dziękuję. No bo w końcu jestem zajebisty, nie? Dobra, faculty office hallway. Przy okazji. Nie equip. Status. Ja czuję się świetnie i poza tym niech będzie. Idziemy dziś do Tartarusa, w końcu trzeba. A gdzie Mitsuru? Ja chcę mój prezent! A właśnie, zobaczmy jak tam wszystkim się udało. Junior Results. Yukari. Dobra, ponad średnią. Junpei. Bardzo nisko zaliczył to. Dobra, zobaczmy. Senior. Mitsuru. A, oczywiście, że pierwsza. Akihiko. Dobrze poszło jemu. Zarąbiście. Szli. Co mogę teraz może coś zrobić? Nie chce mi się. Spierdzielam. Ile mam kasy? O, niedużo. Nic nie mogę z tym zrobić. Dobra, wracam do tego, do... Tutaj, do akademika i po prostu idźmy do Tartarusa. Nawet nie musiałem wczytywać mojego poprzedniego save'a. Gdzie byłeś? Na zewnątrz! Gdzie Mitsuru jest? Tak, moje stopnie były całkiem dobre. Jestem szczęśliwa, że egzaminy były łatwe. Idąc... Zaraz, co? Tartarus bardzo mnie wyczerpuje, więc nie mogę... koncentrować się na mojej nauce jak zwykle. Co powiesz? Wygląda na to, że moje stopnie poszły w górę. Cóż, to ma sens, w końcu spędzałem mój cały czas na nauce. A tak przy okazji Mitsuru nie będzie w domu, nie będzie w akademiku do późna, więc dzisiaj nie pójdziemy do Tartarusa. Jutro pójdzie w takim razie. Tak, moje stopnie były, no wiesz, po prostu zostaw mnie w spokoju, chłopie. Ha! Kto jest najlepszy? Ja jestem najlepszy. Dobra, pójdę teraz do łóżka. Jest. Jutro pójdziemy do Tartarusa. Czyli dzisiaj! Ponieważ muszę czuć się świetnie, kiedy to zrobimy. O! Dobra, jest! W takim razie to tak działa. Jestem ciekaw, co ten Umugiwater robi. Siema, chłopie! Jak ci się udało? Jak ci poszło na egzaminach? Jestem usatysfakcjonowany. Serio? Ach, ze mnie się śmieją ludzie. Po tym, jak rezultaty były wyafiszowane, słyszałem te dwie dziewczyny, które mówiły. Mówiły, że jestem bardzo gruboskóry, czy tam no... uparty, czy coś. Cóż, nie będzie, nie pozwolę, żeby to mnie zraziło. No oczywiście, o tym właśnie mowa. Być może dostaniemy inną dziewczynę w naszej drużynie. No, zajebiście. After school. Świetnie, klasy dzisiaj się skończyły. Może pójdę z Kenjin połażę. Jak się wszyscy czują? Akihiko też świetnie się czuje. Zajebiście, o to właśnie chodzi. Dobra, Kenji, chodź. Yukari jest bardzo gorąca. Jestem pewien, że ma duże standardy. Prawdopodobnie nie będzie nawet patrzeć na faceta, chyba że bardzo ładnie wygląda. Cóż, to mi to nie obchodzi. Nie jestem nią zainteresowany. Pewnie. Chodźmy gdzieś. Chodźmy wejrzeć ramen datte bayo. Oczywiście! Tak. Plus te ramen było bardzo dobre. Chłopie, mam tego wszystkiego dość. Dość czego Naruto? Czego ramen? Szkoły? Życia? Życie? Chłopie, oglądasz zbyt dużo showów reality TV. Ale tak, można powiedzieć, że mam dość życia. Kenji się z tobą zgadza. No bo... Wstaję, idę do szkoły, słucham do tych samych kazań, przychodzę do domu, żrę, oglądam telewizor, idę spać. I...
Kenji się bardzo zamyśla. W sumie on ma rację, no co to za kurde życie. Cóż, Maciek, to właśnie to się z tym kończy. To już mam dość. I znajdę sobie dziewczynę. Dalej! Dzięki, chłopie. Wkrótce będę miał dziewczynę tak jak ty, ale ja nie mam. Ja nie mam pindzi. No cóż, sądzę, że będę... Muszę... Cóż, sądzę, że w końcu podzielę się z tobą moim sekretnym planem. Powiedziałem ci, co nie? Chcę spotkać się z nauczycielem. Zapytam ją na randkę i spowoduje, że się we mnie zakocha. Jej imię to pani Kanu. To wcale nie jest łódka. Nie wiesz jej, co nie? Nie znasz jej, co nie? Ona uczy 12 klasy? Etyki jakieś? I totalnie lubię jej klasę czy coś, czy jej uczenie czy tam coś. Nie jest najbardziej piękną kobietą na całym świecie, ale jest naprawdę urocza, ma bardzo ładne oczy i bardzo ładne małe ciało i no i cały czas tam gada. Ej chłopie, nie mów nikomu o tym, dobra? Jesteś jedynym, który to wie. Okej. Okay. Jest! Dostaniemy social linka! Znaczy nie, rank up dostaniemy. Hurra! Miał być dziś Tartarus, a ja robię takie pierdółki. No trudno. A, jestem taki podniecony. Wymyślę jakiś plan ataku. Dobra. Zarąbiście, muszę się napić. Jadłem ramen z Kenjim. Rasengan! Tak, idziemy do Tartarusa dzisiaj. Siema Mitsuru. Tak, tak, więcej... wypadków niż zwykle. W sumie nie jestem ciekaw, co to znaczy konkretnie. Check everyone's status. O. Junpei, ty chuju pierdolony! Idioto! Akurat kiedy Akihiko świetnie się czuje, ty kurde gdzieś pierdol... Ach, ty pierdoło jedna. Wiecie co, jebać Junpeia. Idziemy do Tartarusa. Chociaż z czterech ludzi by mi się przydało teraz. Ale jebać jego strata. Ech. Pewnie kurde będzie płakał na swoim łóżku, że egzaminów nie zdał. Ja bym totalnie to zrobił. Nareszcie będę mógł z wami pójść, ludzie. Ale to nie znaczy, że możesz się lenić, dobra? Oczywiście, że nie. Dobra, zobaczmy status. Co takiego Akihiko ma? Persona status. Sonic Punch, Dia i Zio. I ta rundy później się nauczy. Tak więc ogólnie Akihiko jest właśnie, jak widać, jego mocną stroną jest elektryczność. Potrafi też leczyć. Ale tak, Sonic Punch jebać to... Nie będę tego używał. Jeszcze jest to, że on jest bardzo dobry w debuffach, więc to jest naprawdę bardzo dobry członek drużyny. Oczywiście na razie to nie ma nic takiego ciekawego, ale później. Dobra, zapiszemy. Kurde, jeżeli pierdolne... Jeżeli mi jakiś przeciwnik zapierdzieli, to będzie wina Junpeia. Nie mogę takiej okazji przepuścić. Persona Compendium. Mogę zarejestrować persony i przyzywać się kiedy tylko chcę. Dobra, jest. Tak, tak. Oczywiście to za kasę, nie? Check requests. Tak, tak, niestety. Time flies, please be mindful. Dobra. Undertake. Triangular Sword. Nie, wolę tego nie robić. Handheld Game System. Coś co mogę w Tartarusie zrobić. Jack Frost z Dio. Nie. Drugi stary dokument. Myślę, że to moglibyśmy zrobić. Na którym piętrze teraz jest bariera? 30 coś, jestem tego pewien. Lead medal. O kurde, to te gówno małe złote.
Spróbujemy. Jest. Najgorsze jest to, że te główienko ucieka i chyba jest odporne na wszystko. Okej. Okay. Fuse persona. Zobaczmy. Nekomata. A jak to zrobię? Lilim. Nie, zaraz, ja chcę... Właśnie. Słaba przeciwko Hama, ale... Żadnych słabości nie ma. Kurde, ja... Czemu nie możesz Di do... A nie, zaraz. To mi się przyda, ale Pulimpę mogliby wypierdzielić. Ale ma Zio i Agi. Ale Di nie ma. Bez tego nie ma mowy, żebym cokolwiek zrobił. Chyba że, no właśnie, zarejestruję w kompendium Pixie. Check request z kompendium, zobaczymy. A nie, przecież pieniędzy nie mam. O kurwa, ale to drogie! High level. Pierdziele. Dobra, nie będę jeszcze łączył person w takim razie. Potrzebuję ich więcej. Moment. Status. Nie, persona raczej. Ta, wolę Pixie mieć na razie, ponieważ ona żadnych słabości nie ma. Ale wkurza mnie to, że ja mam 11 level, a moja najsilniejsza persona ma 6. Może być z tym problem, ale co mnie to. Let's go. Tak, podzielony na różne części. Odkryłam poprzez moc Penthesilei, że pierwsza bariera właśnie zniknęła. Mam nadzieję, podejrzewam, że inne znikną też ewentualnie. Tak, dobra. Musisz zawsze być przygotowany na najgorsze i idąc na samą górę wieży i iście na samą górę wieży jest najbardziej logicznym krokiem. Pozwolę ci zdecydować, jeżeli chodzi o ten pace, jak to się mówi po polsku, tempo. Pozwolę ci zdecydować o tempie, ale im szybciej nam się to uda, tym lepiej. Liczę na ciebie. Dobra, zajebiście. Let's go! Głupi Junpei. Jestem pewien, że przez to nie będę... Nie poradzę sobie tutaj. Ale dobra. O, shit! Hello! Stój, Felu! No, dziękuję. Tak jest. Kurde, Akihiko ma dobrą broń. O, Pixie już mam. W sumie... Broń wezmę. Się sprzeda, zawsze będzie trochę kasy. W sumie jestem ciekaw, czy bardziej opłaca się brać broń i ją sprzedać, czy kasę z tych kart. Hello! Nie spodziewałeś się mnie. I... Znowu szparak do jasnej ciasnej. Już ciebie mam. Dalibyście mi coś, czego jeszcze nie mam. 13 expa. Rancid Gravy. To uzdrawia. Ale może też dać jakiś efekt uboczny. No dobra, spierdzielaj, głupia bariero. Dziękuję. A co wy o tym myślicie? Ej, pozwól mi dzisiaj dużo atakować, moje pięści po prostu chcą walczyć. Wiesz, że kiedy uderzasz słaby punkt przeciwnika i on spada, to wygląda tak zabawnie. A, to już widziałem. Widziałem, co mówiłaś, Yukari, nie powtarzaj się. O, drugi blok, zajebiście. No i to się nazywa, kurde, blok po prostu jak z creepypasty. Coś wygląda inaczej, bądź ostrożny. Spróbuję zobaczyć, co jest. Co jest dalej. Poczekajcie. Hym. Wybaczcie, ale doświadczam jakiś.
difficulties, trudności, prawdopodobnie przez dystans. Potrzebuję więcej czasu, możecie iść na razie. Dobra, zobaczymy jakie to, jacy to przeciwnicy mnie teraz... O kurwa! Hot Wheels! Kurwa, ty masz taktyki! O! Let's go! Fuck me. Ty Trelu musisz zginąć. Taktyki. Ty Akihiko. Direct commands. I... Mam Zio. Persona. Status. Nie mam Zio. Dobra, módlmy się o to, żeby poszło nam dobrze. BUM! 7! Coś mi się zdaje, że ten blok zjebanie mi pójdzie. Muszę lepszy ekwipunek chyba kupić, ale potrzebuję do tego pieniędzy. Nie, stop, stop. Zio. Let's go. Ja pierdzielę, ja pierdzielę. 13. Kurwa. Dobra, ja Yukari wskrzeszę. Revival beat. Dwa razy tylko. Ty, Zio użyj. Nie, nie, nie. Dobra, podwójne Zio i teraz Yukari się uzdrowi. O, dobra jest! Nie, kurwa, wstaję! A! Shit. Shit! Jeden cios i po nas! Junpei, ty zjebie! Nie mamy coś od Zio? Chwila. Ma Zio Gem czy coś? Ma... Jest! Ma Zio Gem! Zio. Nie, w sumie same Zio rozwali go. Mam nadzieję. Jest! O, fuck me! Udało się. 47 expa. Za tą zasraną walkę. Dobra, uzdrawiamy się do pełna. Coś mi się zdaje, że... ten Tartarus... będzie kilkudniowy. Nie przejdę wszystkiego naraz teraz. Chyba, że będę miał szczęście. Gin! Three enemies present. Don't get careless. Riven Tiara, co? I'll attempt to analyze the enemy. Może? Kurwa. Fuck. Okej. Okay. Garu. Dobra jest! Dobra. Kto następny? Ja następny, dobra. Nie będę się uzdrawiał na razie. Okej, persona. Ty masz buffu. Tak, masz buffu. Wiem, ale wciąż muszę zaatakować. Jeżeli się uzdrowię, to mnie i tak ubiją. Dobra, jest. I... O, dajcie mi nową personę, tego potrzebuję. Ha, nie ukryłaś się przed moimi oczami. 29 expa. Okej, uzdrawiamy się jeszcze raz. Okej, więc o czym by to tak teraz pogadać? W sumie zobaczymy, co ta persona. I kurde, kolejna członkini mojego haremu. Agi, Cleave, Provoke... A
Ale żadnych słabości nie ma. Okej. Ta, o czym by tu teraz pogadać? Widziałem ten cały trailer z, jak to się nazywało, Nintendo NX, no nie, teraz to Nintendo Switch się nazywa. Szczerze mówiąc, tak się nad tym zastanawiałem i szczerze mówiąc, mnie to jakoś na razie nie rusza, no nie. Tam na początku tam powiedzieli, że, no w sumie zacznijmy od samej konsoli. Fajne jest to, że wysuwa się te całe analogi i tak dalej i przyciski. Kurwa. O! Dobra. Zio, tak? Więc chyba to na nich dobrze nie zadziała. Kurwa. Garu? O! Tak, tak, zróbmy to! Dobra. Tak jak powiedziałem, te wysuwane te przyciski, analogi i tak dalej. To wygląda naprawdę fajnie, ale z drugiej strony nie sądzę, żeby to było praktyczne, bo wygląda mi to na zbyt delikatne i tak dalej. Jedno pieprznięcie i ci się połamie. I tak, no ale tak, te gry co... O kurwa. Dobra, wiem. Może być, może być. Nie będę się uzdrawiał. Dobra. Dobra. Ty? Więc, no. I te gry, które pokazali, no nie? Kurde, Skyrim? No, zarąbiście, że pokazali na nowej konsoli grę, która już ma 5 lat. No ale hej, to może oznacza, że Nintendo dostanie więcej tych wsparcia od osób trzecich. Z drugiej strony nie wiem. Tak samo było z Wii U na początku, że się chwalili, że będzie takie wsparcie i tak dalej. A tak naprawdę widzimy, co z tym się stało, no nie? W końcu teraz zapowiedzieli tu całą konsolę. A Wii U miało być takie rewolucjonalne, mimo tego, że też ma parę dobrych gier, ale hej. No, konsola się nie sprzedała i tyle. Jednak fajne było to w trailerze, że żadnych bachorów nie było. To pokazuje, dla kogo ta konsola jest. Tak jakby, no bo w końcu... Ile można, kurde, patrzeć na jakieś zjebane małe bachory do jasnej ciasnej? Zróbcie konsolę dla wszystkich! Buffu może. Tak, i tam... The Legend of Zelda... O! Nieźle. The Legend of Zelda, te nowe, mnie jakoś nie interesuje, bo w sumie Zeldy nigdy mnie nie interesowały. I tak, ten Marian, no... Jakieś 3 sekundy, kurde, pokazali i już... Nie wiem, co oni tam chcieli tym osiągnąć. Po prostu pokazać pewnie chcieli, że o, że mamy Mariana na tą naszą najnowszą konsolę. I to wszystko. Wezmę kasę. 1640. Dobra, jest. Yukari dostała level. Tak, tam Skyrim, The Legend of Zelda i co tam jeszcze ma... Jakiś Mario Kart chyba było? Szczerze mówiąc, mnie to nie obchodzi tak naprawdę. Znowu ten lew? O! Jakiś inny. Ufu. Ale hej, mam nadzieję, że przynajmniej ten Nintendo Switch uda im się bardziej niż Wii U. Mam nadzieję, że też będzie retrokompatybilne z Wii U. O, dobra, łuk Yukari się nie przyda tutaj. Ale Garu się przyda zawsze. Szkoda, że nie mamy Mudo i Hamy. To by go rozwaliło na 100%. Tak jest, tak to się robi. Pro MLG Persona. O, dobra, wezmę
anioła. Sex slave'a, którego wcześniej miałem. Ja pierdzielę, mój harem się zapełnia. Jasny gwint.